W niewielkiej wsi Hieronimowo znajdują się ruiny pałacu. Pałac wybudowano w 1830 roku przez Kazimierza Dzikońskiego. Obecnie posiadłość jest w rękach prywatnych. Znajduje się tu zespół dworski, ruina dworu, oficyna i spichlerz. Kiedyś funkcjonował tu PGR. Pamiątką po nim są stare bloki. Jest tu też piękny park z charakterystycznym wyglądem. Niedawno wybudowano tu altanę. Mieszkańcy Hieronimowa z niecierpliwością czekają na wykończenie kaplicy.